Panowie, jesteśmy po ostatnim wygranym meczu. Mecz ułożył się po naszej myśli, mimo ciężkiej końcówki. Czy moglibyście powiedzieć, co tak naprawdę w tej końcówce troszeczkę zawiodło, że zespół z Legii nas dogonił? Ja myślę, że nic nie zawiodło, bo na samym końcu liczy się notabene zwycięstwo, a wygraliśmy. Także zwycięzców się nie sądzi. Wiadomo, że tam parę rzeczy jest do poprawy, ale to już zostaje w drużynie. A wyciągnęliśmy wnioski. Mam nadzieję, że w najbliższych spotkaniach przy takim prowadzeniu, kontrolowaniu spotkania już się to nie powtórzy i z Torunia wrócimy z bezpieczniejszą przewagą. No właśnie teraz Toruń, Kacper, jedziecie do Torunia, mecz na pewno ciężki. Toruń bardzo dobrze zaczął sezon. Dla Tomka to jest trochę sentymentalny powrót, ale czego możemy się spodziewać po drużynie z Torunia? Na pewno Toruń zaczął sezon lepiej niż wszyscy się spodziewali, grają bardzo fajny basket, gdzieś tam trafili z transferami, mają dosyć krótką rotację, ale widać, że dobrze się rozumieją, że dobrze pracują i są do tej pory oprócz Słupska chyba największym zaskoczeniem w lidze. Miejmy nadzieję, że te humory w Toruniu po naszym meczu będą dużo słabsze. Tomek, może jeszcze do Ciebie powrót sentymentalny, zawsze się fajnie wraca, grałeś w Toruniu kilka sezonów, wreszcie zagrasz z kibicami. I jak się czujesz przed tym meczem? Bardzo się cieszę na ten powrót. 4 lata zwieńczone wieloma sukcesami, także zawsze jest sentyment. Wracać do samego miasta, mnóstwo znajomych twarzy, także na pewno będzie miło ich zobaczyć. A na parkiecie już wiadomo, nie będzie tych sentymentów, chcemy wygrać. Chcemy wygrać, a przy okazji miło będzie zobaczyć się z tymi ludźmi. Także, tak jak wspomniałeś, przez te 2 ostatnie sezony gdzieś tak nie po drodze było. Raz COVID, przerwany sezon. Rok temu graliśmy bez kibiców w Toruniu, także po długiej przerwie będę mógł się z nimi zobaczyć i bardzo się cieszę. Do zobaczenia. W takim razie szczęśliwej drogi i powodzenia. Dziękujemy bardzo.